Wracamy do Was po krótkiej przerwie z meczem Fnatic kontra Gambit. Jak na razie, po mapie The Train, 0-1 Gambit wygrał 16-14. Już takim rzutem na taśmę, bo Fnatic robiło comeback, ale jednak zabrakło chyba jednej pistoletówki. Tak, nawet jednej w Norwegii wygrane przez Gambit o czym świadczą. Świadczą, że było bardzo blisko. Teraz będzie szansa dla Fnatic na zemstę. Na mapie, którą oni wybrali, na mapie do Inferno. Na razie Frank za Fraga. Olof i Zeus zabijają. Po drugiej stronie ginie Hobbit i Dennis. Czyli będzie wyrównana sytuacja. Właśnie, ważne fragi dla Zeusa, bo dające to wyrównanie. No i chyba zawodnicy CT wiedzą, co się dzieje. Zobaczmy, rotacja całego składu. Oni stawią wszystko na jedną kartę, będzie wejście na bomb ZB i wiedzą o tym, na terroryści. Tu świetnie, znowu robotę robi Mał, wcześniej Ace w pistoletówce. Teraz z jednym tylko fragiem, no i 3-2 trafia Tosia. A więc będzie ciężko drużynie Fnatic w tej sytuacji, bo bardzo obity jest JW. On akurat ma bombę i trzeba będzie ją podłożyć. Ale liczy na Cringe, że teraz on coś zrobi. On musi wykonać jakiś ruch, on musi zdobyć fraga, bo bez tego będzie bardzo ciężko. On już namierzył Dosie. Walczył Cringe, Dosie jednak wciąż sporo HP na koncie. Oj, otoczeni zawodnicy terrorystów, no i będzie ciężko. Dosie dokłada fragę, już tylko Cringe przy życiu. On jeszcze się broni, ale cały czas obijali go. Cały czas wielej presji jest w tej sytuacji. Cringe już nie daje rady i mimo tego pierwszego fraga dla Olofa nie udało się wejść na bomb set B wystarczająco skutecznie, żeby podłożyć bombę i później obronić. Na pierwszej mapie pierwsza pistoletówka należała ewidentnie do Mołu, gdzie robił Ace'a. Teraz pistoletówka dla Dosi. 3 fragi dla niego. I dzięki temu mogą się cieszyć pierwszym punktem zawodnicy Gambit Gaming. Zaczynają po stronie CT. Oni mieli tą możliwość wyboru, więc wygrali się bezpieczniejszą. No i zobaczymy, jak wykorzystają możliwość bronienia. Bo tak tam teraz będzie musiało atakować. Będą musieli wyciągać wszystkie taktyki, jakie mają na końcu dnia. Bo jeżeli przygrają się z pytaniem, że mają się z turniejem, to na pewno wierzymy, że to spędzi. Będą podejmowali tutaj na pewno wyrównaną walkę. Zeus, tymczasem na środku. Tutaj walka z Gemisem, ale mocno dochodzi do pierwszych fragów. Tutaj dyskuje fragę na Zeusie, ale Dosia znowu szybko odpowiedź. Tak jak nie został zamiast Dosia, więc teraz próbuje. Ale Mał jednak powstrzymany ze scoutem. Plus 2 HP, Krims 20, oni będą łatwi do pokonania dla swoich przeciwników. Dosia już w bombsajdzie, na starym krzyżu ustawiony. Jeszcze nie ma szansy zobaczenia Krimsa, który może jakiś granat, ale nie. Tutaj Adron w międzyczasie na drugiej stronie zabija Olofa, który miał nieco więcej HP niż jego koledzy, którzy teraz żyją. Dennis, tylko 75 HP. No na końcu to już Hobbit na plecy i ma bomby Hobbit, a więc ta przewaga po stronie CT już zdobyte. Tylko Dennis przy życiu ostatni, żeby znowu klacz zawodnika Fnatic 1-3. W tej sytuacji będzie mu bardzo ciężko atakowany z kilku stron. Dennis muszę obracać się raz na bombce, teraz na plecy. A tu wyjechał Adrian i on tę rundę kończy, a więc Gambit Gaming 2-0. Znowu oni wygrywają pistoletówkę, znowu oni od samego początku zdobywają przewagę. I to jest to, o czym mówiłem. Jeżeli Gambit wystrzeli z pierwszymi rundami, to drużynie Fnatic może być później bardzo ciężko, mimo że to jest ich mapa. A to strony Fnatic, teraz jeszcze jedno ekono i może potem się rozpędzą, przecież na tej pierwszej mapie. Po przegranych 3 rundach, po przegranych dłużej, to chce później wrócić do wyniku 6-3. No ale ostatecznie wykończyli pierwszą połowę, wrócimy na pierwszą, żeby tam tak dłużej zostali, tak naprawdę dużo na sam koniec. A teraz będzie szansa dla Gambit na 3 punkt, żeby już zdobyć to minimum, które po wygranej pozycji zazwyczaj powinno się wyjawić. Jeśli nabrać sobie na paki, to teraz próbuje uciec Zeus, ale ostrzeliwany z wielu bloków. No i to jest prag dla nich i przejęta broń przez Dennisa. Udało się tę M4 podnieść i teraz na pewno będą szukali pojedynków właśnie z M4A1S. To Dennis będzie musiał wygrać jako pierwszy na bananie dwójkę zawodników. Hobbit na blisko z MP9, na daleko jeszcze Adren. Po prostu czekają, myśląc, że może tylko jeden zawodnik CT będzie na bombsite B. Skoro wyciągnęli kogoś z bombsite, to pewnie ktoś z B przerotował. Tu jest rzucony smoke, zatem prawdopodobnie właśnie tam będą kierowali się zawodnicy Fnatic. Ale poczekajmy jeszcze, bo tu spróbują skontrolować mida. Zobaczył, że na blisko nikogo nie ma i może jednak bombsite kryty przez Moła i Dosie będzie atakowany. Skraca Hobbit, zobacz, na plecach już jest właściwy Hobbit, za chwilę będzie wygrał, no i Hobbit jednym, drugim fragiem, ale teraz robi robotę Hobbit, plecy w stronę fleszu, ale Dennis od tego wrażenia nie zdążył obrócić, jeszcze atakuje Hobbit, kolejne fragi dla niego, popestrzało, pomaga jednak Kadren i to właśnie on i Dosia jeszcze wygrywają tę rundę dla swojego zespołu, 3-0 dla Gambit, bardzo mądra decyzja z tym skrótem we dwóch zawodników, żeby zobaczyć, co się dzieje, no i w dobrym momencie zaatakowali, a więc mamy 3-0 dla Gambit Game. Gdyby nie podjęli tej decyzji o skrócie banana, mogłoby to się skończyć bardzo źle, bo na BS-ie A tam mogło dojść do przewagi 5-2 dla Fnatic.
żeby zaatakowali. Gdyby szybciej to zrobiło status, no ale jednak wyczekali, dali się zaskoczyć. Dzięki temu 3 punkty trafiają na konto Gambit. Teraz Kiruta, która zweryfikuje nam dosyć dużo. Wcześniej status po takiej przegranej się wpisał, to tak wracało właśnie w rundzie czwartej. Wracało w rundzie czwartej do danej połowy. Teraz to względu szansa, bo jest znowu ekwiponek. Który na zakaz się nam tylko plusa, że on tak się. Ale on jest znany z tego, że właśnie nawet czasami w grach, kiedy miał dużo pieniędzy, on i tak wyciągał UMP 45. On i tak decydował się na zagrywanie tym pistoletem maszynowym, który w jego rękach zazwyczaj był bardzo niebezpieczny. Teraz minimalnie osłabione przeliczniki, jeżeli chodzi o penetrację armoru, jeżeli chodzi o tam pod kółem 75, no ale to jest zmiana, która dopiero będzie odczuwalna, kiedy na przykład zostałoby komuś 1-2 HP, tak? Poza tym, no to chyba to obrażenie jakoś tak drastycznie się nie różni. UMP też jest bardzo mocne i teraz chętnie z niego korzystają zawodnicy. No i strony CT i strony terrorystów, a tu frag dla Adrena, więc jest przewaga. No i Fnatic musi tu uważać. Mapa de Inferno to mapa terrorystów. Tutaj łatwiej się bombsety atakuje. Tu już widzimy JW, który standardowo, jak zawsze, oglądamy go, to stoi agresywnie na dywanach, wywierający presję na zawodnikach CT, chociaż no tutaj nic sobie z tego jeszcze gracze Gambit nie robią. Terroryści za moment będą musieli atakować bombsek, a tutaj już jest kontrola czterech zawodników CT. Tego bombsa i tutaj Zeus po prostu zostały zupełnie niecelne. JW już z dywanów wychyla w dobrym momencie. To Satarapaty świetnie robi tu Denis. Tu jeszcze bombsa się był mało, ale bez żadnych już strat zespół Fnatic wjeżdża na bombset, a i sam Hobbit zostaje przy życiu. A wydawało się, że Zeus znowu chyba to pierwszy. No wielokrotnie mówiliśmy, że nawet z blokami jakoś wydawało się go zabić. To wcześniej Krims robił taką rzecz na środku, a teraz za duże ryzyko wziął na siebie Zeus. Wychylając się, nie wiedział nawet do kogo strzelać. Ten Gambit znalazł chyba, próbował nawet w pewnym momencie oddawać strzały. Ale to teraz kosztuje już Gambit pierwszy oddany punkt, ale widać, że dosia dalej 7000 dolarów. Gambit jeszcze 4000 na koncie, więc pojawią się u niego zakupy. No i tylko Zeus, ten, który trzykrotnie już zginął w tym spotkaniu, będzie zagrywał z Maga 7. Gdyby JW jeszcze spokojnie wychylał na ostatniego zawodnika, mając 5 HP złapał rywala w ręku i dzięki temu też kompletuje swojego hat-tricka JW 1-3. No i teraz ważna runda dla Gambit, bo te pieniądze oczywiście zostają bardzo małe. Oczywiście zespół po takiej rundy nie przegrać, no bo ciężko byłoby, gdyby na początku Gambit odleciało z jakimś wynikiem, właśnie 5-6-1. Gdyby tę rundę wygrało Gambit, to na to by się zanosiło. Tymczasem Hobbit podkracza już Hobbit fragiem. Złapał tam Olof Meister, ale Hobbit takie zagrywki ma przygotowane. On wie, jak ma wychylać i kiedy. Rotuje w takim razie błyskawicznie Adren do swoich kolegów, bo Fnatic tutaj już na blisko. JW wie to się, jak stoi JW na bombsite, a właśnie w ten sposób, często wywierający presję, agresywny przy balkonie stoi często JW. Wtedy udało się zdobyć fraga, JW nawet 3. Także wyłączenie go z gry to jest połowa sukcesu, mam wrażenie, nie dla Gambit Gaming. No i ten skrót... Czymś to powoduje, że Fnatic może minimalnie przyciśnięte, tym bardziej, że jest kontrola banana ze strony Hobbita, tego, który był entry, no i czterech zawodników ustawionych na momencie, a nie wiem, że Fnatic chyba teraz będzie atakował Fnatic. Zeus jest w pełni oddany, jeszcze Zeus niezauważony, no Zeus nauczył się. Wcześniej wychylał na środek, nie wychodziło, no to teraz już schował się, teraz będzie na wiele bezpieczniejszej pozycji. Może nie zostanie zęcznie reagowany, chociaż. Dlatego moglibyśmy mu życzyć. Hobbit jeszcze podskakiwał oczywiście bez crowdjumpów, legalnie, bezpiecznie, sprawiedliwie. Nadal się na blisko z Denisem. Może to być fajne, tutaj fakt, że Denis ma WP w ogóle. Nie, nie, Jeszcze walczy Mał, na blisku jest Kusza, zaatakuje, ale Mał dokończy tę rundę, znakomita runda Mała, hat-trick tego zawodnika, on był już sam na bombsite, ale z drugiej strony widzimy, ile daje kontrola na bananie, tam był tylko jeden zawodnik, temu Hobbit, dzięki temu Adren zrotował, no i trzech graczy pilnujących bombsite, a padło, ale tu jeszcze był ten czwarty, co zaskoczyło Szwedów, ci za mało mieli już czasu, Krim nie trafił w plecy. Jak wiedział, gdzie strzelać od razu do plusy. To wszystko przeczytał absolutnie Moły, ratuje tę rundę, a więc 4-1, no i Fnatic musi grać na fullu. Wcześniej przeżyło czterech zawodników, zatem spokojnie, teraz mogą grać, a WPA JW. Są dwa kacze, no, dwa pistolety. Widzimy, że tam jest kolor już przegrany. No właśnie, więc teraz Gambit może wyjść na jeszcze czterorundowe prowadzenie za moment na pięciorundowe, bo wtedy zmusiliby zawodników zespołu do grania rundę eko. Tutaj ważna runda wygrana przez Moła. Zgrata sobie banana i tym razem nie tylko Olofa, jeszcze plusy oberwało się na sam początek. No wcześniej też Olofa dało się wyłączyć Hobbitowi na takie pierwsze sekundy rundy.
No, ten, który ratował wcześniej sytuację, już ucieka sobie na bibliotekę, będzie bezpieczny, pozostawał pasywnie w onside'a. Zaraz walkę z nim Dennis, ale jeden z właśnie Queens musi na pobicie za te pierwsze fragi, które popełnił. Na onside B, jego krycie będzie przejęte przez Adrena. Już pojedynku jeden na jeden zostaje pojęty Zeusem, to nie jest Snyder. Mamy do dnia ruchu Grefy Gambit. Tam akurat pomylił się tutaj W. Ale bardzo fajnie wywierali presję na bombsite, a zawodnicy Fnatic i błyskawicznie zrotowali. Jeden pokazywał się przedługie, jeden na daszku, to GW, ale już szybko podjęta decyzja o rotacji, ale dobre też info poszło do Moła, że tam na bombsite a jakoś przekichło wszystko, więc może spokojnie Moł do partnera wrócić. Oczywiście z M4-ką, właściwie zakaczem. Ale wcześniej z tym karabinem robił robotę, teraz zobaczmy, Adren już coraz bliżej, do niego będą mieli wejście terroryści, Adren za trójki, wciąż czeka na wejście trochę Fnatic, ale Adren znakomity headshot, 30 sekund do końca, Dennis jednak na plecy od Ruin, no i tu sprytnie wychodzą zawodnicy Fnatic, musi chwilę jeszcze JW poczekać za chwilę, Adren się mocno zdziwi, Dennis, cały czas spokój po stronie szwedzkiej formacji, rotują antyterroryści, będą musieli to odbijać. Ale strasznie spisano, to rotacja, widzieli bombę zawodnicy CTE. Celowany jest JW w respo, tam Dosia boi się wyskakiwać, poczeka na Zeusa, który wyjdzie od banana. Ten coraz bliżej, Dennis nie jest na razie wcelowany. Dosia wciąż jeszcze spokojnie czeka, Zeus coraz bliżej, no i JW w końcu chyba sprawdzi inny kąt. Za chwilę będzie tu wychylał Zeus, Dosia sprawdza sobie trójki, tam nikogo nie widzi. O, niecelny strzał, JW na blisko, jest już Zeus. Ten musi teraz uważać, bo na blisko też jest Dennis na ogródku. Dosia na rywala wyskoczy, ale tu Dennis i JW czyszczą, a więc jest ta upragniona runda po stronie Fnatic. No i teraz zespół CTS pukany, teraz to oni muszą zagrać jako. No i nie ma teraz porady, Dennis będzie nawet Forest, no nie wiem, to są dwie rundy przegrane z rzędu przez niej, przepraszam, pierwsza. Więc teraz właśnie mogliby forsować, teoretycznie. No bo nie wiadomo jak dużo odkładać też nie będą. Poczekajmy na ich decyzję, a te fragi, które tutaj padały na korzyść Szwedów, a momentami wydawało się szczęśliwe. Wydaje mi się, że spóźnili troszkę rotację antyterrorystki, bo ta bomba, którą powstrzymał w pewnym momencie Adren, ten, który fragował na bombsite B, no ta informacja raczej została przekazana dosyć szybko, no ale Gambit już teraz wybrana przez nich pauza i z sytuacji wcześniej chyba 2-4 udało się powrócić nawet. Teraz Fnatic rozegrało to wszystko w swoim stylu, tak znakomicie. Tam zdobył flaga Adren, była przewaga, było 4-2, ale wtedy wyjechał Dennis na plecy. On wszedł w międzyczasie w Smoka, wszedł do Ruin, tam zaatakował na plecy, no i udało się rundę wygrać. To jest cały Fnatic, który właśnie takim sprytem często popisuje się w takich trudnych momentach. A po stronie antyterrorystów chyba jakiś porwa jednak. Widzimy UMP, Zeusa, podobnie Dosia, zetkał Hobbita, zetkał Adrena, no i znowu będą grać, ale... Tym razem na pewno dużo trudniej będzie Hobbitowi skrócić banan. Tam wcześniej wielu z rzędy Hobbit spadł jako pierwszy. Ale i szczególny z bandy. Zatem wszystkie wejście na bombek, a tutaj w Smoka biegają terroryści. No i pędzą, ile mają sił w nogach, żeby atakować bombek. A teraz Zeus złapał tej rywali. Ale już go dojeżdżają, już go łapią. No a teraz dołączył do niego kolega, walczył tam z zetką Adren z jednym fragmentem z biblioteki. No i terroryści teraz troszeczkę zatrzymani, a muszą uważać. A więc zobaczmy. Wszystko słyszy jest po stronie Gambit. Teraz jeszcze wyrównanie ze strony JW, Flusza będzie podchodził do bombsite, trzeba tam bomby podłożyć, chociaż minuta 15 czasu jest dużo, ale jeszcze Dosia nie poddaje się, bombsite będzie podchodził, ale oto nie wiemy! Ostatnim strzałem dostał JW! Niewiarygodne, jak to teraz siadł, jak elektronik niegdyś z Pentasport, przeciągnął serię Full Auto, on nawet się nie spodziewał, że wyjeżdża na niego drugi zawodnik, on po prostu cały czas jeszcze pruł w tego pierwszego gracza, no wtedy JW wychylił wprost pod celownik. Ten recoil pomógł, czasami ratuje recoil, to jest taka sytuacja, to jest taka kwestia w magazynku, no czy można mieć więcej szczęścia? No to jest Dosia, jemu niebo, ziemia, wszystko skrzyja. O nie, prawdopodobnie co teraz zrobił Dosia, skoczył na tę skrzynkę, przeciągnął to Full Auto, no i tu zdziwiony już przeładował broni. Nieprawdopodobne, jak to zrobił Dosia. 5-2 dla Gambit, no i teraz terroryści muszą forsować, widzimy, że nie ma żadnego karabinu, tylko teki i oczywiście FZ-ka u JW. Ale to może być okazja dla Gambit, żeby z tym wynikiem uciekać jeszcze dalej. Znakomita runda Dosi, wyratował tą rundę. A też pod stronę CTN, tutaj też są tylko 3 umpy, jeden atak, jeden furka, także tutaj też sprzętu nie było za dużo. 2 defuzy, Adren, Moł, cały jest granat, ale jeżeli terroryści wyskoczą całą masą, jeżeli wyskoczą całym teamem, to może być ciężko popilnować wam setua, chociaż znowu kontrola na bananie i dzięki temu może Adren dołączyć do kolegów. On za chwilę będzie miał ręce pełne roboty, Adren z jednym flagiem, terroryści wybiegają. Oj, kłopoty, wyskakuje Dennis sprytnie. Jeszcze chciał tutaj Krims zdobyć tego flaga i to się udaje, więc 4 na 3, JW proszę o bici, a tak
na bombsite, a nam się zapowiada ginie Zeus, a więc tym akaczem podniesionym Krim zrobi robotę. Drugi frag na niego w tej rundzie, ale wszystko jeszcze jest prawo otwarte. Tym bardziej, że miał jeszcze na bombsite i tutaj też jest Dosia, który wcześniej radził sobie wyjątkowo dobrze, który miał też szczęście. No i może teraz to szczęście również będzie sprzyjało, chociaż Fnatic na bardzo blisko podchodzi z tym fortem. Też dzięki AK-47, który zdobył Krim. Również jeszcze Frank na Zeusie, no to jest właśnie taka jedna broń, która czasami wpadnie w ręce przeciwnika i nagle zacznie się coś czuć. Nagle ta broń wygrywa pojedynki 1-1, a teraz na przykład przegrając przeciwko Hobbitowi czy Dosi, teoretycznie Krims może zyskać przewagę. I z tyłem też zyskami piątkami. Chociaż jedno trafienie w głowę, to mogłoby wyeliminować. Nie będzie ryzyka już. Mamy rundę dla Gambit 6-2, a więc ta runda dla drużyny Moła. No i teraz runda Echo po stronie terrorystów. Udało się Krimzowi zdobyć się dwa fragi i on tutaj tych pieniędzy ma troszkę może więcej. Ja zatem on kupuje sobie już P250, ale pozostali, no widać, że tych pieniędzy mocno im brakuje, a więc to musi być runda full Echo. Na ten wynik dla Fnatic mocno się oddala. Mieli wracać na swojej mapie, ale na razie połatwiejsi na Inferno stronie przegrywają 2 do 6, za moment 2 do 7 prawdopodobnie, no bo w takiej rundzie będzie bardzo ciężko. Bez żadnych granatów, bez karabinów, bez kowarów. Tutaj to będzie mocno wyglądać, gdyby była wygrana przez Fnatic. Chociaż teraz atak na środek, Błyskawiczem dojazd ze strony Zeusa, on wie, że to jest runda kulego po stronie terrorystów, no i teraz atakuje Zeus, goni te fragi, próbuje, no i Zeus, dwa trafienia dla niego i runda właściwie już ustawiona, kolejny dla Dosi i już tylko Krims. No to była taka ważna runda dla zespołu CT, żeby wygrać ją bez żadnych strat, żeby się na farm pieniędzy, no i to się wykończa, więc właśnie, same fragi chyba z PM-ów wpadają na konto antyterrorystów, zatem nie, nie zrobili sporo z M4, ale to jest jedno zabite, także już samych tych fragów z PM-ów zdobyli zawodnicy 4 razy 600 do 2400, więc Gambit będzie miał jeszcze zwiększone finanse. Na razie nie decyduje się w ogóle na zagranie AWP-ami, a tych lubili używać wiele w tym pierwszym spotkaniu. Chociaż to Fnatic jednak jako chyba jedna z pierwszych drużyn zagrała 3 AWP-y na tym turnieju. A wtedy podnieśli broń, być może się nie dogadali po prostu, myśleli, że już mają 2 snajperki. Głupio byłoby ludzi, miały 4500, nie wiem. No właśnie, głupio było zagrać. Także tutaj... Taką mieliśmy sytuację na terenie, tutaj oczywiście takiej sytuacji na razie po stronie Fnatic nie ma, bo pieniędzy brakuje. Tu oczywiście full po stronie szwedzkiej formacji, kupione akacze, za chwilę dołączy też Frusza ze swoich kolegów. A po stronie CT wciąż jeszcze bez snajperki, nie przekopują sobie broni, na pewno ta sytuacja finansowa po stronie Gambit dużo, dużo lepsza. No i teraz liczą, że na tych PM-ach też się uda. Mają po prostu ludzie bez rozwiązania z PM-ami, walczyli o koboko z kałakami, więc to będzie dużo niedyspozycja broni. Nawet teraz, jak będzie podliczyć, prawdopodobnie antyterrorist może tak się zdarzyć, że mają tańsze ekipy na terenie. Tutaj z drugiej strony są The Fuse, są granaty mołotowy, to wszystko kosztuje niemałe pieniądze. I to jest na tym polu. No i z tymi granatami mogą grać, także tutaj akurat nie jest to duży problem. Dzielą. Na bombsite na B jest standardowo Adryn Hobbit, no i Adryn może z daleka spaniać kolegę, który podejdzie z tym umpem na blisko. Jeszcze dużo sobie jest Smoke'a na banan, tutaj Olofmeister ma pilnować skrótu, a jednocześnie też nie chce odpuszczać ze Spufnatic. Czasem na dywany za moment prawdopodobnie podejdzie JW, standardowo w swoim stylu. Tam zobaczył, co się dzieje, zobaczył, że nikogo nie ma, że Smoke rzucony przez antyterrorystów, także spokojnie może też podejść JW. Poczekają na niego partnerzy, no i to raczej będzie atak na bombsite A, bo tu już podchodzi agresywnie Denis. Ustawienie po prostu na to czekają. A wcześniej tutaj widzieliśmy bardzo często ustawionego Zeusa na środku. Ten już wycofał się, nauczył się po tych pierwszych rundach, gdzie Zeus tracił broń, nawet z pistoletem, że trzeba troszkę defensywnie się ustawić. No i może to wejście środkiem w końcu się podejdzie dla Fnatic. Teraz to jest trudny problem z tym. Teraz wykorzystują bardzo dużo czasu i jeszcze nie podejmują decyzji. No nawet nie doszło do jakichś dawnych robić, kiedy Dabiu stał się 25 na pewno. I teraz już lecą Smoki. Teraz już może coś się wydarzyć, ale znowu Hobbit będzie pojawił się na plecach. Tam będzie miał szansę, ale Zeus na pistoletem. Na razie bez fraga. Czyli Dabiu, to jest ta sytuacja. No i Dosia znajduje się sprytnie w tym Smoke, za siebie lukę, tu Olofmeister flaguje na bananie, jeszcze jest Adryn z refragiem. Teraz ważne, żeby Adryn uciekał, bo zobaczmy, nie ma czasu zespół Fnatic, tylko 15 sekund. Tu jeszcze proszę pilnuje rotację, ale najważniejszym będzie zawodnikiem Adryn na bombsite B. Jeszcze sam do końca nie wie, co się dzieje, ucieka daleko, daleko na trójki. On tutaj będzie musiał pilnować, żeby nie podłożyli paki, żeby nie zdarzyli, wyciera się Adryn, za chwilę z drugiej strony w JW. Nie da rady, jednak Adryn nie zdobywa fragi, bomba leży, no i tylko Dosia przy życiu miał tutaj akcję na rundę. Adryn nie
udało się jednak skontrolować tego fallouta. Miał tę sekundę czy dwie, żeby tego fraga zdobyć, a jednak JW mając 17 HP na koncie, ledwo plantuje bombę. No i dzięki temu runda dla Fnatic musi być, bo Dosia zachowuje broń. Wiedział, że jest ostrzeliwany z kilku pozycji i to też nie sprzyjało tutaj w tej rundzie Andrenowi. No ale była szansa, była nadzieja, że 17 HP, no chyba jeszcze kurczę wstawał, próbował coś zrobić zawodnik. Terra, znaczy oczywiście pracował bombę, żeby nie stać, ale próbował jakoś chyba uniknąć tych strzałów i był osłaniany przede wszystkim przez trzech kolegów. To była duża presja na Barka Katrena. On był ostrzeliwany przez dwójkę zawodników Teron. Nie musiał plantować bomby JW, nie ulegało żadnej wątpliwości. Musiał plantować paczkę. Kiedy bomba wybucha, mam takie wrażenie, jakby tutaj naprawdę wybuchła bomba, tak? Bas. Aż daje, to czuć. To czuć. No i kolejna pauza taktyczna ze strony Gambit. No teraz to oni poprosili o chwilę przerwy, wiedzą, że ważną rundę przegrali. Oczywiście mają pieniądze, bo przed momentem grali z tymi PM-ami. Więc spokojnie broń mogą kupić. Jest już snajperka u Moła. Tego mi brakowało do tej pory w tym meczu. Jeszcze snajperki chyba nie ma po stronie Etero. Czy też wygrywają ważną rundę z pewnością, bo ten wynik dla nich wciąż jest słaby. Przewaga Gambit jest spora. Ostatnio, tak jak mówiłem, przegrywali z Mousepads. To było pierwsze spotkanie dla nich na Majorze. Wtedy przegrywali 0-6. Po stronie terrorystów akurat, no ale wtedy wzięli się do roboty. Spokojnie rundę zaczęli wygrywać i mecz ostatecznie wygrali. Także tu Gambit ma dużo lepszą sytuację. Z lepszym też zespołem, bo jednak Mousepads odpadło na tych grach w finale. Ale wszystko jeszcze możliwe. Zobaczmy, jak w tej rundzie sobie poradzi Mou, bo ta snajperka jego na terenie jednak miała duży wpływ na rundę. Gdyby grunt Mou naprawdę wyratował do swojego zespołu, szczególnie po stronie ZTN, bo po stronie terrorystów to raczej ta pistoletówka, dzięki niemu wygrana, a później duży przestój. Tym razem terroryści agresywnie już na dywanach, bardzo blisko są do wyjścia, no i będzie wyskok. Przyspieszają terroryści, zdziwiony jest Dosia, rzucony Mou, ale za późno, znowu jednak przeskoczyć. Tu pomagają koledzy, ale zbytnie DW, a też ten pokonany, no i frag za frag, dwóch na dwóch nam się nagle robi. Nieprawdopodobna wymiana na bombsecie, a i teraz Olof Meister i Denis będą się musieli bronić przed Adrenem i Hobbitem. Teraz Adren agresywnie, Adren tak już namierzył do Misa. No nie ma defiskita, także trzeba się będzie spieszyć, aż tutaj leży też jest jeden po Moła, więc spokojnie może go podnieść. Na razie grają jeszcze granatami zawodnicy terrorystów. Adren powolutku zbliża się na bombset. Kolejny flash rzucony przez zawodników Tero. Już podnieśli, trafiony na połowie chyba już Denis. On tylko 15 HP na koncie, poleciał jakiś granat, ale nic z tego. Jeszcze atakują antyterroryści, osłania swojego kolegę Denis, ale to nic z tego. Denis jednak nie musi interweniować, a teraz wygrali się do momencie. Kończy taką rundę, ale wydawało się, że tam mogą utrzymać się gracze Gambit. No już w pewnym momencie wydawało mi się, że przypomina troszkę Blade, ale jednak podreperował dwoma fragami w tej rundzie swojej statystyki. Przez pierwsze 10 rund tylko 3 trafienia na jego koncie. Ale tutaj wydawało się, że są szanse, że Olof obiedzie do 30 HP, Denis do 16. Tutaj naprawdę milimetry dzieliły chyba od zwycięstwa w tej rundzie Gambit. No i co może kosztować ich dosyć dużo, bo teraz będzie grane same pistolety. Będą grane same pistolety po stronie Gambit. Google, Udosi, Czerwetki, Zeru, Hobbit, a Mał i Adam. Mał już chyba zbiera na AWP po raz kolejny. Ja widzimy, jak ważna była trona Adrena, kiedy nie trafił plantującego bomby zawodnika. Tamtą jedną akcją mógł rundę wygrać, to byłby wynik naprawdę w tym momencie bardzo dobry dla Gambit. No i tak jest niezły, ale jeszcze Fnatic się bierze do roboty, a Fnatic właśnie wraca z tym, co potrafi. Tak jeden dla Zeusa, wychylił agresywnie, Denis zaskoczony, no i 5 na 4. Na to, co na pewno oczywiście byli blisko takiego poziomu, jak tutaj mieli skinki do siebie Zeusa, chociaż Hobbit. Same fragi lecą na korzyść Gambit. I pozostawiona bomba w Enderze. O, taki Ender, w sumie szczurze. Ender pas raczej na Mirażu, jakkolwiek to mówi, czyli Ender. No właśnie, tutaj też tak można chyba to nazwać spokojnie, każdy będzie wiedział, o co chodzi. A terroryści zbierają się do wejścia na bombsek B, tam Mou i Adren w takim ogniu krzyżowym ustawieni. Mają jeszcze jednak smoki, zawodnicy terrorystów, dwa smoki akurat, jeden do respa, jeden na trumny. No i w tej sytuacji, kiedy smok leci, dobrze byłoby, żeby Adren wyszedł przez tego smoka, żeby pomógł koledzy, i tak właśnie Adren robi. No więc ustawiony będzie baitował, Mou jednak tylko z USP-kiem, a więc to wejście na bombsek B może być bardzo dobre. Wycinał się Adren, ale świetnie Olof Meister. Wchodzą terroryści, tu jeszcze jest Mou na dwójkach, terroryści wybiegają, teraz ładnie Mou wychyla tym USP-kiem. To była fraga, dużo na blisko, ale jest też kocia niecelnie w plecy. I już tylko Hobbit, on za kaczem będzie atakował. No i tutaj coraz bliżej bombsite'u B, cały czas na łoku podchodzi Hobbit. Olof Meister boi się, że to może być coś na blisko, plantowana paczka. Hobbit powolutku będzie wychylał, Fluszan sprawdza ten kąt, no ale Hobbit po prostu czeka.
Coraz bliżej jest Hobbit. Boją się banana, na pewno terroryści. Ten wcelowany liczy, że wychyli się jak pod jego celownik. Hobbit coraz bliżej bombsite'u, no ale musi się wychylać. Oj, frag dla Hobbita, no i wierzę, plantował bombę. Olofmeister, ale Olofmeister daje sobie radę. Dokładnie wiedział Hobbit, gdzie się Olof schował, ale zabrakło mu kawlara. No i kiedy tylko dostał tego pierwszego hita Hobbit, to celownik poleciał w kosmos i spokojnie mógł dokończyć tę rundę Olofmeister. Teraz AWP zachowywana przez Olofa, zaraz będzie zakazana chyba i także i Darwin, bo wyrzucona. No i zobaczymy, kto nią ostatecznie zagra po stronie terrorystów, a po stronie CT już widzieliśmy też, że AWP kupiona przez Mo. No tutaj sytuacje były naprawdę świetne momentami. Szkoda tylko, że doszło do tego team killa, że Dosia zabił Zeusa. No bo to mogłoby... No, na pewno byłoby łatwiej 5-3. Jasne. Tym bardziej, że Zeus miał CZ-kę, no bo myślę, ciebie chociażby mieliśmy tylko USP-ki u Mo i Adreni. To już pierwszy frag dla Olofmeistera, także to wejście na banan. Adreni też 17, tylko na końcu, także ta runda zaczyna się rewelacyjnie dla Fnatic. No, to trzeba na pewno uważać. Co rundę właściwie Gamik stara się zajmować banem też za wyjście zawodnika Fnatic, Zeus. Ważne trafienie do niego, ucieka w bombę, zgodnie go Dennis, ale to świetnie pokrył Dosia. Komunikacja po stronie Gamik w tej rundzie naprawdę na bardzo wysokim poziomie. 4-3, no ale widzimy, jak wygląda HP po stronie antyterrorystów. Mimo tego, że jest ich więcej, to mam wrażenie, że łącznie mają mniej HP niż ekipa Fnatic. A terroryści zajmują środek, tutaj podchodzi Olofmeister. Nejda na przeciwnika, ten Nejda jednak tylko chyba za 2 HP, także duże krzywdy nie zostały wyrządzone Dosi. W bombsite już ustawiony Zeus, mają dużo czasu o Szwedzi, no ale będzie trzeba powolutku przejmować teren. Atakuje JW agresywnie przy łączniku, tam tylko defensywnie ustawiony Mo za snajperką, kontrolujący ten teren. JW, no chyba tutaj nie chce wychylać, boi się, że ktoś tutaj może być skierowany, przeskoczy jednak JW, no i daje znać swoim partnerom, a może troszeczkę za późno, bo przeskoczył JW, tego chyba mały jednak nie zauważył, ale Zeus na bombsite będzie miał wielki problem. Antyterroryści rotują, ale nie wiem, jak to sobie teraz poradzić Zeus. Terroryści coraz bliżej niego. Zeus wciąż czeka na to wejście. Zeus przed tanką. Zeus przed Olofmeister przykucnął jednak Olof. Schował głowę. A tu niecenny strzał Moła. No i w tej sytuacji zawsze chyba nie ma co odbijać. Wiedział o tym, antyterroryści będzie zachowywana broń. Przez Gambit Gaming, no a Fnatic wygrywa szóstą rundę. Może znowu doprowadzą do wyniku 8-7, tak jak wcześniej. Też z deficytu. Nawet tutaj naprawdę. Zeus mógł to zrobić. Cały czas mądrze ustawiał się tak, żeby tylko walczył pod jednym kątem. No ale akurat kucnął sobie wtedy, gdy wjeżdżał do BS-a i była szansa. Nawet ta czwórka, nawet po jednym trafieniu w głowę zabiłaby Olofa, to miał 86 HP, a właśnie 91 obrażeń zadaje M4 po trafieniu z kaskiem. No, niefortunnie można by powiedzieć, toczy się dalej ta połówka dla Gambit, a początek mieli świetny, rozpędzili się, teraz będzie co najmniej 6 do 7, ale dalej na korzyść Gambit. No, dwie najważniejsze ruchy tej połowy. Fnatic jak zawsze w swoim stylu walczy o te comebacki, chociaż tu na tym turnieju robili fenomenalny comeback, chociażby z Flipset, kiedy przegrywali 1-6, przecież robili comeback w meczu z Navi, kiedy przegrywali 1-7, no a właśnie w tym momencie Fnatic do meczu wraca, przegrywając ile? Było 3-7 czy 2-7? Było nawet w tym meczu. W pewnym momencie chyba było to 7-2, ale nie jest to 7-2, tak było do góry. Właśnie w takim trudnym momencie Fnatic potrafi się podnieść, mimo że tamta runda ugrana bardziej przez błąd Adrena, który na takiej sytuacji powinien zdobyć fragę. Nie udało się jednak, a tymczasem Olofmeister agresywnie tutaj po strzale. Będzie musiał walczyć, że nie ma ale Olofmeister daje sobie radę. Wszystko, granat, was cały zamówcy, to jest to jakby... Nie wyczekać tym spotkaniu. Na pewno w tej rundzie już nic, spotkanie, być może jeszcze kolejne takie atrakcje. Ale na razie przewaga po stronie Fnatic, także tutaj troszeczkę Gambit odpuściło. Jest oczywiście snajperka Moa, jest Forzby też po stronie Dosi Hobbita, oni grają z umpami. Zobaczmy, co teraz robi zespół Fnatic. Cały czas grają spokojnie, oni te grają na kontrolę mapy, grają agresywnie i pod jednym i drugim bossfightem. Olof jednak musiał bombsite go odpuścić. Tutaj jednak rzucamy Moa, Hobbit to już podejrzewający agresywnie. I Olofmeister raczej już na balanie nie będzie wychylał, mam 44 na koncie, woli wycofać. No i będzie znowu wejście na bombsite, chyba tutaj te wejścia Fnatic często pali za udane, kiedy grali agresywnie, kiedy podjeżdżali po flashach w smokach. Ciężko było ten BS utrzymać. Steven Mo akurat on na starym krzyżu w piasku. A terroryści coraz bliżej niego. Jeszcze poczeka na środku Dennis, ale widać, że jego koledzy rotują na bombsite B. Tutaj Hobbit w podskokach sprawdza, co się dzieje, kontrolując banan.
Ty bez żadnego crowd jumpa, po prostu skacze i sprawdza, co się dzieje. Już Hobbit chyba wie, że się wyprawia i musi uciekać, bo to jest smoke obity. Hobbit, ten smoke chyba będzie miał sporą dziurę. A Hobbit już ma jeden Hobbita, ten z jednym flagiem atakują go terroryści. Ucieka Hobbit, ale Lolofmeister dokładnie wiedział, gdzie będzie rywal. No to jest 3-4, Zeus chyba ma chrapkę wyjść z tego smoke'a, fraguje Dosia, ale Denis daje sobie radę. Dosia już od runy wiedział, że Denis jest na plecach, brak dla niego, ale Denis zaczyna błyskawicznie. Mał, 1-2, Lolofmeister i JW. Chciał ryzykować mało, ale nikt tego Olofmeister rundę dokończy. Trzy fragi Olofmeistera, ten pierwszy, ten ostatni, ten bardzo ważny na Hobbicie. Refragując, no to był ewidentnie runda Olofmeistera. On tę rundę pociągnął dla drużyny Fnatic. A i 7-7 mamy remis. I raczej Fnatic jest bliżej wygrania tej pierwszej połówki. Zeus gra bardzo ciężką grę w tym momencie. Cały czas albo z pistoletu zostaje dojeżdżony i traci broń, albo nawet w smoku, kiedy chce już się wychylić, jednak się wycofuje. Zostaje przestrzelony przez tego smoka, no ma po prostu jakiegoś pecha, coś jakiś bardzo nad nim ciągły w tym spotkaniu, a mógł wygrać naprawdę kilka rund dla swojej drużyny. To nie jest źle oczywiście, nawet na to 15 rund, to jest może stabilne, to jest okej, że tam są w drużynie jeszcze zawodnicy, to jest ktoś, który wygrywa, to działa, bo dostaje w tym momencie 16 fragów, albo mało, który za WP też niejednokrotnie robi robotę. To jest bardzo fajna zagrywka ze strony Mała, który zauważył właśnie, że często tam podjeżdża JW. Zresztą nie ciężko było to zauważyć, bo on tak robi w każdym meczu. No ale właśnie, ustawił się tam ze snajperką, po raz pierwszy zaskoczył ten JW, który w tej rundzie już nic więcej nie robi. Także zagrywka się na bombsite, a i to się od razu opłaciło. Na bombsite bez kolei już bez takiego podchodzenia pod drewno ze strony Hobbita, bo tam wielokrotnie był wyjaśniany przez Olofmeistera, albo Hobbit, albo Adrian. Także wolą zagrać troszkę defensywnie zawodnicy CT. No i terroryści też wiedzą o tym doskonale, bo widzą, że bombsite na B właściwie stoi otworem, no może nie do końca, bo tam na B jest dwójka terrorystów, ale spokojnie można banan zająć i tym się właśnie zajmuje ekipa Fnatic. Słuchajcie, teraz już mają coraz ciężej, żeby tę piękną próbę zakończyć wynikiem 8-7, ale nawet te 7 rund, które mają na swoim koncie już w tym momencie, to jest naprawdę dobra wyliczka na drugą połowę. Tak jest, czasami mówimy, że ta mapa stoi, odwróciła swoje role i że powstała się mapa Terro. Teraz Fnatic miał kolejną szansę, żeby udowodnić to, że ta mapa jest na terrorystów. Radzą sobie z siłą, jest powód, że wybrali właśnie tę mapę, mam swój mecz. Teraz ten z wragiem będzie się na kolejny, bo tutaj Kree jest włączany, gdy wyeliminowany Hobbit, plusa wcelowany z terrorystów, ale pojawia się teraz Kree, jeszcze raz i Zeus, który próbował wejść od ruin, zabity. To ten mob był tak ustawiony, że mógł tego wraga zdobyć na zawodniku z bombą, ale nie trafił, to już właściwie było po rundzie i tylko Dosia przy życiu ostatni, żeby 1-4, a Peska w głowę skórzy kończy tę pierwszą połówkę drugiej mapy oczywiście. Fnatic wygrywa 8-7, wygrywając 5 rund, 6 rund nawet z rzędu, bo było 7-2 dla Gambit. No teraz comeback po stronie szwedzkiej formacji, wracają do meczu, zdziwiony mocno zawodnik Gambit. No tutaj chyba Adren niezbyt pocieszony tym, co się dzieje. A teraz byłoby bezpiecznie, żeby Gambit wygrał pistoletówkę i później walczyli, jeżeli chcą wygrać, no bo myślę, że wprowadzenie tej gry do trzeciej mapy nie będzie im służyło, a mi świetny start. A też overpassa też Gambit miał mocnego, ale nie wiem, czy na rozpędzone Fnatic, robiące comeback, byłoby to wystarczająco. Tutaj to będzie głównym problemem, bo sama mapa myślę, że nie, ale ta świadomość, że wygrywało się z tym wynikiem, że później się oddało dosyć dużo rund. Teraz mogą mieć ten mały problem, bo się Gambit zaczyna później z tego kafetrzeń Terry. No na razie wszystkie pistolety wygrane są na... Nie, tutaj na Inferno Fnatic wygrywało pistoletówkę. Ale na ostatniej mapie, 12 Gambit. No tutaj też Gambit wygrywał pistoletem. To Olofmeister z tego jako pierwszy, ale później przecież trafiał Zeus, później trafiał kolejni zawodnicy. Tu Gambit wygrało pistoletówkę po stronie terrorystów. W takim razie Hellki wynikał. Nie, bo to była zmiana stron po prostu. Teraz jest Gambit po stronie terrorystów. Wcześniej pistoletówkę wygrali, no i teraz tak, wszystko się zgadza. Czyli możliwe, że będzie czwarta runda pistoletowa dla Gambit. No, te pistoletówki są bardzo mocne, ale tu Fusa fraguje jako pierwszy, podjazd terrorystów na banan, proszę cały czas agresywnie. A jeszcze Denis wraca na pracę, Hobbit w końcu przebiega już na bazen, frag dla Zeusa, on wtedy też odpowiedział w pistoletach, ale wtedy fragu Olofmeistera, tutaj Hobbit z kolejnym, bomba jednak leży w takim fortunnym miejscu, a problem polega na tym, że nie mają smoke'a zawodnicy Terro. Jeszcze Olofmeister dokłada jednego, Denis na plecy, już walczy z Dosią, ten przykucnął, uniknął tej kuli i dzięki temu mamy 2-2. Wychylał się sam Denis, nikt z zawodników tutaj nie mógł mu pomóc, także dość ryzykownie grał teraz Denis. Bomba jednak wciąż leży, żeby po nią pójść. Opijany Olofmeister musi uważać, żeby nie zginąć, Krim pomaga. No teraz może to jest moment, żeby terroryści podeszli po bombę, kiedy zawodnicy CT będą mieli reloada. Wchodził Dosia, cały czas walka trwa, no to jest wojna. Olofmeister jednak zdobywa fraga i teraz tylko Dosia, wszystko w jego rękach.
obiega szybko. Zawodnik Teo Lofmeister wycofuje na respa, ale bomba podniesiona, jeden przez dozie. Podłożenie tutaj tej bomby też będzie wartościowe dla Gambit. Nawet jeżeli nie uda się wygrać, to będzie to naprawdę kolejna zaliczka pieniężna. No i chciał chyba Lofmeister obiegać od bombsite'u A, od banana, ale tutaj nic z tego. Nie było tak dużo czasu, a zawodnicy CT tutaj z defuzem u Krimza. Lofmeister, trzy fragi już w tym momencie. Dosiad czeka na ogródku, chociaż powinni wiedzieć mniej więcej zawodnicy CT, gdzie on jest. Dosia jeszcze się na moment trzymał. Jeszcze Lofmeister powinien sprawdzić frag dla Dosi, no i teraz jeden na jednego. Wchodzi w bombset Crimson, on akurat ma defusa. Widzimy, zostało 15 sekund broi, bombę na raz. Crimson wiedząc, że Dosia jest tutaj ulicy. Oj, Dosia wychylał, ale Dosia dokończył na 30 sekund. Dokończył rundy na 4, wygrane przez Gambit. Już w tym momencie to jest kolejna szansa, żeby zaraz przejęli terroryści obecnie prowadzenie. Tam były ułamki sekund, znowu do rozbrojenia tej paki. 10 sekundy, coś koło tego, jednak udaje się wygrać. Jeszcze próbował obrócić się Crimson, próbował jakoś uniknąć się strzałów movementem ciała, tylko obracając myszką. Kiedy nie może skoczyć, kiedy nie może się ruszyć. A jednak Dosia rozegrał to fenomenalnie. Do samego końca czekał Dosia. W końcu wychylił w takim momencie, że Crimson już nie miał nic do powiedzenia. Dokładnie. Nieprawdopodobne, co to się wydarzyło. No i znowu pistolówka dla Gambit Gaming. Tak można wygrywać mecze. 8-8. Teraz Gambit po stronie łatwiejszej na mapie The Inferno. Mówiłem, że kiedy grali Inferno na tym turnieju, kiedy grali na Mausport, to po stronie terrorystów przegrywali 0-6, a później wzięli się do roboty. Teraz mają pistoletówkę, no i na pewno wiemy, że Gambit na mapie The Inferno po stronie terrorystów grać potrafi, a szczególnie kiedy ma przewagę. Że tym razem to Dosia uratował swój zespół. Chcieli zagrać spokojnie zawodnicy Fnatic, ale za bardzo się rozdzielili. Akurat Lofmeister podjeżdżał Dosia, który zagrał tu bardzo spokojnie. Nate na banan, tutaj Nate, no nie, przyjemny do Zeusa. To Zeusa leci, naprawdę, na rundach anti-echo po stronie Gambit wszystko leci w Zeusa. Wcześniej na środku się wyspierał z blokami, przyjęta brana Zeusa i teraz jest to samo. No, bierze na siebie ciężar gier. No tutaj ryzykownie drużyna Gambit, bo mamy stack na bombsite B, a właśnie tutaj zbierają się do wejścia gracze terrorystów. Wciąż jeszcze czekają z tym wejściem, tylko jeden zawodnik na bombsite, tam jest Dennis. Tu po bejtową nieco flusza, będzie wjazd. Zobaczmy, co zrobi Lofmeister, wysyła się ze skautem i celny jednak strzał. Zobaczmy Zeus, tym razem dwa trafienia, spalił Lofmeistera, zabija Crimza. Tu jest też dwójka zawodników Cetena, trójka, zdziwieni terroryści, ale i tak frag wpada na ich konto. I już tylko Dennis przy życiu, ten z jednym fragiem, ale dwóch graczy terrorystów wciąż jeszcze walczy. Dennis przez tego smoka obija przeciwnika, ale sam też traci HP jeszcze więcej, ma ucelowany, nie pomyli się. A więc 9-8 dla Gambit, no i dla Gambit, no i Fnatic musi zagrać rundę Echo. Gambit wie, że to jest coraz bliżej zwycięstwa, że do tego triumfu w ćwierćfinale brakuje mi jeszcze 7 rund. To niedużo, tym bardziej, że grają po prostu terrorystów. I mają właśnie jedną mapę przewagi. Tutaj dużo zniszczenia finansowe udało się zrobić na Gambit. To znaczy, no, tylko dwie bronie zachowane. To było oczywiście jaka 47. Na przykład na kolejno, dwa razy ma 10, tak że tutaj Adren i Deus będą mieli jeszcze szansę, żeby po 600 dolarów zaprowadzić garnię, ale teraz zamiast przyspieszą samotnie tylko na bombsite B ustawione JW. Może to właśnie taki pojedynek zlecony za sekundkę. JW w kontekście, nawet teraz dojście oddalone kolegów. Coraz bliżej bombsite B, ale jeszcze nie atakuje. Nie zależy mi hobbit, wciąż jeszcze agresja na środku, ale chyba zawodnicy Fnatic, pokazując się właśnie, chcieli wrócić do JW, który wciąż czeka na jedynkach. Tylko czeka na wejście zawodników terrorystów, który w dobrym momencie, ale to jest cały niecelne. A więc spokojnie terroryści czyszczą sobie drogę na bombę, to się po głowie dostaje Zeus, ale i tak, no miał Tevar z hełmem, miał Maka 10 w ręku. Także musiał tego fragę zdobyć Zeus, tylko dwójka graczy po stronie CT, Lofmeister i Dennis, ale w tej rundzie bez większych szans. Coś te pistolety nie działają na pitanie na Fortuna, tylko tak Zeolo próbuje, ale tutaj Adren Zeus bezbłędni. No i nie tracą nawet ani jednej broni gracze Gambit w takiej rundzie. To jest właśnie ważne, żeby te rundy Counter-Force wygrywać znaczącymi wynikami. JW od razu chwyta za AWP i raczej zobaczymy, no, na pewno zobaczymy tylko jedną mapkę Krimski, Olof nie ma tutaj finansów. Ciekaw jestem, czy na Inferno będą próbowali grać na dwie snajperki. No Olof plus JW tutaj naprawdę to by się przydało. Środek plus banan, na przykład takie pokrycie. Zobaczymy, czy to dzisiaj będziemy mieli okazję oglądać, że teraz Gambit już zdecydowanym wynikiem. Zobaczmy teraz, co wymyśli drużyna Gambit na pierwszym pulu drużyny szwedzkiej. Oczywiście po stronie NCT, Krims tylko z MP9 w tej rundzie. I tam mam jeszcze bez M4, on akurat z defusem. No jakiś defus, chociaż jeden w zespole CT się przyda.
A terroryści znowu pod banan. Tutaj kilka zawodników, a Fnatic dość defensywnie. Nie mają kontroli mapy, nie wiedzą co się dzieje, nie wiedzą gdzie podejdą terroryści. Także to dość ryzykowne ustawienie, ale na pewno ufają JW, że jeżeli ktoś podejdzie pod bombsite B, to on z tej snajperki wyczyści. Terroryści coraz bliżej, ale zatem za chwilkę powinniśmy mieć tutaj atak. Zeus będzie wyskakiwał jako pierwszy. Bardzo często wychyla jako pierwszy właśnie. No jest, wykorzystał, tak razem z tym terroryści. No i to był ten tylko flusza, że sprayem nie skontrolował. Kolejny wybicie, chociaż to być części. Musi być to prawie JW. Otóż to nie może agresywnie grać JW, kiedy jest ta przewaga, kiedy będą rotować zawodnicy na ECT. Mały ten się bronić zawodnicy. No zobaczmy zatem, jak to wszystko się potoczy. Jeśli chodzi na kroki terrorystą, to może być problem. Tutaj dołączę za chwilę Krims do swoich kolegów i wtedy będą odbijali. Bobby tu sobie na skrytach słyszy kroki, wie, że od ogródka za chwilę przyjdą do terrorystów. Przepraszam, Zeus bejtuje, Zeus jednym flagiem, ale to jest przewaga. Dwóch na trzech, teraz mają terroryści. No i to będzie kłopot, mają defuzał Krimsa, zawodnicy CTA. Dwójka terrorystów od banana. To za chwilę będzie wychylał się Dosia, ale smoke na paczkę, no i będzie można broić. Za chwilę będzie wychylała dwójka terrorystów, jeden, no i drugi. Wpada na konto Fnatic, znakomicie to odbijają. No i ta runda musi wpaść na konto szwedzkiej formacji. Przewadze udało się odbić, no i JW 4 fragi w tej rundzie. Nie tylko 4 fragi, ale 4 HP na ten moc, Krims niewiele więcej, kilkanaście. To mogła być runda równie dobrze dla Gambit. Chociaż stanęli przed ciężkim zadaniem zawodnicy Terra, no bo w pewnym momencie musieli się bronić przed aż piątką, a zawodnicy Terra nie, przed czwórką, no ale tą sytuację już Fnatic naprawdę bardzo, bardzo bezpiecznie wygrało. Chociaż Krims jeszcze tam sobie się pomagał, ale to nie miało największego znaczenia na tyle całej rundy. Tu oczywiście terroryści na fullu mogą grać. Mało ze snajperki już teraz faktycznie, a więc snajpera mają zawodnicy Gambit. Oczywiście pieniędzy też dużo już nie zostało po stronie ekipy Zeusa, no, ale z drugiej strony Fnatic też jeszcze finansowo nie wygląda zbyt dobrze. Zatem gdyby tę rundę wygrało Gambit, to byłoby ciekawie. Tymczasem JW widzi rywala, no ale poczekał. Doświadczenie JW. Spokój, opanowanie. No i znowu JW robi tego pierwszego fraga w tej rundzie. Zeus podnosi snajperkę, teraz to on próbuje wychylać. Ale spalony Zeus musi uważać, bo tam pali się mocno Zeus. Smoka, no ale ten nade. Nie zabójcie, bo Flusza zdobyła fraga. Ale przewaga po stronie Fnatic coraz większa. Także tutaj się po prostu Gambit wycofują. Nie będą wierzyć na bombce TB, a przynajmniej nie teraz. Czy ktoś bardziej, czy ktoś nie idzie na plecy? Może w ogóle zachować broń na respie terrorystów, bo w tamtą stronę zmierzał Adren. No jeszcze pozostawiony jest Hobbit z paką pod bombce IDMB. Nie wiem, czy to jest bezpieczne, bo jeżeli wyszukam się do niego antyterroryści, to nie będzie zyskują, to ja jeszcze bombę. No, na razie bezpiecznie, na razie będzie czekał na jakiś skróty, których na pewno nie będzie się podejmował teraz Fnatic. Nie ma sensu po prostu, kiedy mają prowadzenie 5 na 3. Nie ma za bardzo serio, żeby... Nie ma za bardzo sensu, żeby skocali JW. Znowu przed czasem. Nie ma... 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 Plus na bombę, wyłącza jego również JW, ale jeden zabudowany stanie, plus na wychyla, prosto po celu nie jest. Ta bomba może już się udać wyrobić wyrównanie, a Adren już... 3 na 2, to jest niebywałe, że w sytuacji 3 na 5, Dosia i spółka zdobywają 3 fragi, a więc teraz tylko JW i Krims, wielkie problemy po stronie terrorystów. JW chciał odbijać, ale Dosia skrypnął i do tej góry, jeszcze Krims, ale nic z tego, tę rundę! 5? Kończy się 3-0. Nieprawdopodobne. Takim rzutem na taśmę wygrywa Gambit tę rundę. Flusze miał znakomitą pozycję za trójkami. Przecież on tam mógł tego czekać, aż będzie bomba podkładana i wtedy wychylić. I tak jak Adren strzelał do rywala. Tu jednak może wychylił za szybko. Wcelowany był tam chyba Dosia. On tego najważniejszego fraga zdobył. A później przeskanowany przez Smoke był zawodnik CTN. Ta przewaga nagle wzrosła. To jest smutne, że takie fragi jak JW zyskuje. Tak naprawdę później nie mają żadnego znaczenia. On wcelowany na milimetry. Jak wyczuł to przeciwnika, że on będzie akurat pod drewienką wskakiwał, żeby nie zampikował, no to jest raczej no nie jakaś wyjątkowo wyrafinowana pozycja, tak? Tam czasami podskakują sobie zawodnicy, ale akurat że w tym momencie, czemu nie patrzył do dołu, czemu nie stworzył skrótów. No jednak, ten game sense, który ma JW, tutaj nie ratuje drużyny ze Szwecji, no i będzie szansa na 12 punkt co najmniej po stronie Gambit, bo teraz Fnatic ma eko, wykorzystują pauzę taktyczną. No i widać już, że tam zaczynają się jakieś nerwy. A nie ma co się dziwić. Taką rundę przegrać. Z Majorem. No właśnie, przed chwilą Majora. Masz przewagę 5 na 3. Terroryści mają 15 sekund i wchodzą na bombę B. Wydają się naprawdę takie sytuacje bardzo ciężko. A jednak, zdobywają na tyle fragi. Ginie Flusza, ginie później zawodnik, który rotował.
JW, mimo tego, że kryje bombset, bo on już przeżył praktycznie do samego końca i odbija sytuację 2-3. A więc Fnatic, no trochę tutaj truje w tym momencie, bo taką rundę absolutnie powinni wygrać. A przez to, że rundę przegrywają, to mamy reset tylko na swojej stronie. Za chwilę być może będą grać, ale to widzimy, że Olof Meister i Kirillis mają po 1500-1400 na koncie. I ten moment będą mogli tylko z jakimiś łupami, chociaż Denis zdobywa fraga ważnego. Na pewno dla swojego zespołu, bo tych pieniędzy potrzebują gracze Fnatic. A to jest runda full echo, żadnych zakupów, tylko USP-ki. Mimo tego, że mają przewagę gracze ze Szwecji, no to i tak się niewiele im daje. Nawet tej broni nie można podnieść, a Denis jest kobity. Niewiele osób zostało wtedy przy rozgraniu bomby w poprzedniej rundzie, ale to była przecież jedyna runda, jaką wygrała w ogóle Fnatic w tej drugiej połowie. Trzy rundy były wydane przez Gambit, jedna przez Fnatic, teraz kolejna Gambit. No tak, teraz po tylu śląskich dublerów, dwa wtedy niektórzy, myślę, czy będzie ciężko będzie w następnej rundzie zagrać pula. To może być nawet 12-13 punktów dla Gambit, odskoczy. Wynikiem tym bardziej zostało wtedy. Gambit niestety zapróbuje się zemścić, ale tutaj pojawi się do Jamo! Nie będzie nawet szansy. No widzimy, jak się świetnie układa współpraca po stronie Gambit Gaming. Naprawdę rewelacyjnie się ustawiał. Tu jeszcze Denis w piasku, to się zdziwiony, bo może odbywano, nie? Jest to tam opaczki terrorysta. Spokojnie mogli tego fraga zdobyć. Po prostu gracze Gambit Gaming. Znakomity cover. Dobrze sprawdził Zeus ten punkt. To jest taki zawodnik, który zawsze sprawdza. To jest taki zawodnik, który zawsze musi wykonywać taką czarną robotę. Wprawdzie z tej trudnej miejscówki, ale też znakomicie pojawił się Dosia. Znakomicie pojawił się Mo, który też osłonił kolegę, który miał bardzo mało HP. Także widzimy, jak świetnie układa się współpraca po stronie Gambit Gaming. Jak świetnie wygląda komunikacja po ich stronie. No i to jest 12-9 Fnatic. Zaraz zobaczymy, jakie zakupy zrobili na respie. Sam jestem ciekaw, co w tej rundzie zagrają. Czy już zaryzykowali, czy jednak nie? Sekundy na sekundę. Myślę, że coraz bardziej Fnatic będzie brała. Tak to gra na początku 14 na pierwszej mapie. To grają na polu jednak. Jeden JW ze snajperką. Nawet... A nie, to JDeni ze snajperką tym razem. Biorą czwórki, Famas i Antonio. Widzieliśmy na pierwszej mapie, że aby pomaga to właśnie wtedy, kiedy te trzy snajperki były grane. To jest Fnatic. Takim zapasowym chyba snajperem, a teraz tu uznali, że na badanie jednak JW przyda się z czwórką, ale zresztą JW na badanie za WP robił robotę, że tam wyciągnął ten trefnak i właściwie co rundę. Raz się udało rundę wygrać, raz nie, no ale to też raczej wina chyba wtedy była klucze, że zakruje, kogo mu się nie udało ustalić mimo takiej dobrej pozycji. No i zobaczmy. Do Dosia, bo przecież celował się w trójki i czekał na wychylenie tego zawodnika CT i tam przydało się sposób. Teraz terroryści na środku, to jest smoke na dalsze, Call of Meister starał się skanować, ale na razie nic z tego. Gambit Gaming ma naprawdę doskonałą okazję do tego, żeby awansować po raz pierwszy w historii do półfinału. Czeka Denis, on właśnie ze snajperką na długi, to jest smoke na zajęcie. No i będzie mógł spokojnie podejść, za chwilę sprawdzi wnękę. Tutaj niczego nie widział Denis, terroryści coraz bliżej, to jest podobny do tamtego. Bo na BCB są otoczeni przez trzech zawodników, a tu JW. Zachodzi Zeusa, Denis dokłada fragę na środku, no i znowu przewagę ma Fnatic, no ale teraz tak naprawdę muszą ubrać. Denis chciał Denisa, kopić do fraga. Wierzę, że tam w piasku jest Olof Meister na dywanach na balkonie, wciąż czai się Krims. Tak tutaj ciekawa ustawka po stronie CT, no ale zobaczmy, że te fragi są kopite, skoczony Olof Meister z fragiem. No i teraz chyba już wiedzą, że dwójka zawodników tutaj jest w piasku, Gosia atakowany, błyskawicznie JW pomaga kolegom. I to jest trudno dla Fnatic, udało się teraz znakomicie skontrolować tę pozycję. Bardzo ważne fragi zdobywają zawodnicy CT na bombsite, a później JW, który zlotował z bombsite'u B, pomógł kolegom, kiedy ci terroryści byli skupieni na Lofie i Krindzie, a więc jest runa na 10-12. Zdecydowanie uratował sytuację JW. No, to był ten moment właśnie, kiedy w zasadzie zostały zrobione dobre smoke'i ze strony Gambit, bo zablokowali wobec Denisa za WP-om, mogli przechodzić konektorem. Zeus zaryzykował tym wejściem smoke'a. Znowu Zeus ma coś takiego z tym smoke'iem, bo to samo było w pierwszej połowie. Wychodzi z smoke'a, nie widział, co się wypilować. Zrobił zatem decyzję, że skoknął, a chyba został zauważony, dlatego zachować broni, nie dostawało. Czasami takie ryzyko też się opłaca. Jakie wychodzi, okej, jest często głupie, ale jak wychodzi, to nie jest głupie. Teraz oczywiście nie udało się Zeusowi po raz kolejny, ale czasami działa to nie głupie. Dokładnie, ale czasami takie wejście w smoke jest zaskakujące, bo czasami zespół CT wychodzi z smoke'a, tak? Po to, żeby uniemożliwić terroryści wyjście. Myślę, że jest smoke, to nikt nie wyjdzie, nawet nie trzeba patrzeć w tej pozycji. A czasami taki ryzykant sobie przez smoke'a wyjdzie, no i bywa różnie. Jednak Zeusowi się nie udało, a terroryści na razie powoli. Jeszcze przejmuje sobie banan Zeus, tam sprawdza, czego nikogo nie ma na blisko. A tu ustawka po stronie CT, wszyscy od lewej strony, bo tutaj tu od daszku. Chociaż teraz wraca Olof Meister, żeby przyjąć długą. Teraz się za chwilę przystąpił do przejęcia środka. No i łącznie się wraca, żeby nie będą próbowali teraz grać przed Gambit, także tutaj Olof będzie miał bezpieczną pozycję jeszcze przez chwilę.
A z drugiej strony, no nie jest tak na ten wytyczony łącznik do sprinter, to właśnie tutaj koło biblioteki. To może dać minimalną lukę zawodnikom Gambit, żeby znowu rzucić takiego smoka jak wcześniej, który zablokował Denisa. No teraz jest Denis raczej nie opuścił tej pozycji, bo jest tam on, jest takiego się do konektora. No i to będzie wyjść na tą tajkę, przyspieszają terroryści, a to się będzie chyba chodził Adren, tak, to Adren będzie Adren powstrzymany. Olof jest w razie, Olof z drugim, czy będzie przeciw, nie to Denis tym razem dołoży się do flagowania, Zeus szybko odpowiedź. I to jest element zaskoczenia, bo on od innej pozycji. Jeszcze jest w zasadzie dwóch zawodników, JW oraz Krim. Ten nie zdradza swojej pozycji. Spodziewał się, gdzie jest Krim, że gdzieś musi być w piasku. Ten po prostu czeka jeszcze Olof Meister, jeszcze JW, przepraszam, od daszku. To jest Zeus celowany ze snajperką, podejmie się fragla Dorsi, Krim odpowiada. No teraz Zeus zostaje sam, że miał wielki problem, że skakuje na jego rywal. Zeus jeszcze tutaj walczy, blisko niego wróża Zeus, zobaczył rywala, nie strzela. Cały czas spokojnie, Zeus po nogach! Po nogach trafił swojego rywala, wróża 15 HP i w locie strzela głowę. Runda dla Fnatic na 11-12. To co zrobił tutaj Zeus, wychylił się, no nie bał się wychylić i zerknąć na stary krzyż, a później... Strasznie dobra próba, tylko skrócił ten dystans Flusza. Dzięki temu ten podskok spowodował, że on został trafiony w nogi. Jeszcze w locie trafił głowę Zeusowi. No właśnie, gdyby nie poszedł tak na blisko, to myślę, że może taki strzał jeszcze flikiem pociągnięty w górę by zabił. Co to była za runda Zeusa. Znakomicie się ustawił i naprawdę niewiele brakowało. Gdyby Flusza był chociaż trochę obity, gdyby ktoś zadał mu no 15 HP, albo 16, albo 20. No jakiś jeden nade, dokładnie, jakaś jedna pestka. No to już byłoby to załatwione. No i teraz Gambit Gaming myśli, czy grać na fullu. Mi się wydaje, że to jest dobry moment, żeby zaryzykować jeszcze. Było tu oczywiście wynik zbliżony, grają jednak po stronie łatwiejszej. Gdyby tę rundę wygrało Gambit, ma 4800 Zeus, on mógłby kupić sobie Akacza. Ale gdyby tę rundę wygrało Gambit, to znowu Fnatic byłoby bez pieniędzy. I to byłoby 13-11, Eko i tu już właściwie... Czerwonka możliwa, to już byłoby podwaliłem pod tym, co nie było. No i zobacz, co robią zawodnicy Gambit, kupują broń. Zresztą zostawiło sobie trochę pieniędzy na kontach, ale no jest Zeus za kaczem, jest jeden Smoke też udosi. No takie, no takie dziwne ryzyko podjęte, być może dwie rundy Eko wtedy się spodziewamy, no, Gambit. No teraz wygrało Gambit. Tak, kolejnej tylko Techi i Kazare i to wszystko. Tak to wygląda, jakby przegrali oczywiście. Także pod takie dwie rundy mini Force Buy grają zawodnicy Gambit, tak by można rzec. Ale tu oczywiście nie jest powiedziane, że to będą mają przegrać. Na pewno spodziewały się, że tu mogą grać Force, skoro tylko jeden zawodnik przeżył, tylko Flusza. Ponieważ oczywiście jest to lepiej trafił. Skano dość, ale nieudane, bo Krims jest po drugiej stronie tej ściany, na balkonie. A tu często lubisz tak zawodnicy ustawiać na bombsite, a właśnie na balkonie, czekając na wejście terrorystów, bo można pilnować i daszku, i dywanów. Chociaż też jakiegoś zawodnika zastosować. Musiałby tam uważać Krims, a terroryści już ze smoka na długą wejście na bombsite. Ale jednak Olof Meister, nie wiem, tutaj za smokiem, może czaić się Olof. No i wyjdą z tego smoka terroryści, ucieka Olof Meister z Freefire'em jednak Zeus. No i 4-5, tutaj już muszą być. Mogą myśleć, ważny frag dla Krimsa, który wyskoczył na bezmarny wale. Bo jest przejście znowu konektor też właśnie, bardzo ważny frag dla niego. Teraz JW sam na bombsite B, on tutaj ze snajperką tylko. Terroryści już atakują Banan, daje znać Hobbit, że tam nikogo nie widzi. Za chwilę Zeus będzie przeszukiwał, tutaj jest JW. On się nie pomylił. Już w bombsite jest tutaj Hobbit, ma blisko, próbuje przeskoczyć i fejtować ten strzał. Udało się zająć jednak bombsite. Na plecy za chwilę podejdzie też do Denisa Krims. Będą odbijali we 3-2. Ale Adrian ustawiony, dobry, mocno bity był Krims. No i Hobbit zostaje sam agresywnie, Hobbit, no 1-1. Krims ma tego 22 HP na koncie, więc to jest doskonała okazja, żeby Hobbit tę rundę ugrał. On wie, gdzie jest rywal i Hobbit idzie na hedy, na środek i na hedy. Krims jeszcze czeka, licząc, że wychyli się pod jego celownik zawodnik terrorystów, ale nic z tego, Hobbit ani myśli wychylić, a nie myśli, żeby ten kąt skrócić. Po prostu czeka za fontanną, skanuje Krims, ale nic z tego, Hobbit to musiał dokończyć 13-11 i ten Forba się opłacił. Bez pieniędzy Fnatic za chwilkę będzie mógł być to 14 punkt. I to jest naprawdę jedna z najcięższych sytuacji. To jest chyba moment nawet na pauzę taktyczną dla Szwedów, bo zaraz może ta gra naprawdę uciec im spod kontroli, chociaż wydaje się, że już uciekła. Teraz to jest 1600-1700. Oj, coś czuję, że nie zobaczymy dalej Fnatic. Nawet w trzeciej mapie. Nawet w trzeciej mapie chyba nie zobaczymy. A tu JW walczył, ale nic z tego. Hobbit, rewelacyjna runda tego zawodnika. Dwa fragi. Ale tu bym wspomniał jeszcze o fragu dla Moa, kiedy wreszcie pokonał Flusze. Bez żadnego fraga Flusza w tej rundzie. Ta przewaga była po stronie terrorystów. Później przewagę mieli zawodnicy Fnatic. Byli we 3-2. Ta seria Falloutu od Adrena. Mimo tego, że zdobył jednego fraga, tylko mógł zdobyć dwa, to jednak zostawił Krimsowi bardzo mało HP. Tylko 15 czy 16 HP miał na koncie Krims, ale Hobbit i tak trafił głowę.
teraz Matic jest tak jakby po przegranej pistoletówce. W sumie no, nie zachowali z poprzedniej rundy dużo pieniędzy, prawie w ogóle. Dostali 1400, forsują za to, czyli Force, Echo i dopiero Full. Ale też świetny pomysł miał Zeus, naprawdę, to prowadzenie po jego stronie. Czyli teraz to mi się podoba. Punktów dla Gambit, bo teraz Force, później Echo. No chyba no tak, to może być do 15 damage, jeżeli te rundy nie wygra Fnatic, to będzie 15-11. Nie jestem dobry, żeby wtedy Fnatic się forsowało, że wtedy zagrają rundę Echo, także teraz ryzykują, ale później to jest, powinna być runda Full Echo z ustami. Jak będzie się przekonamy za chwilkę. Ale naprawdę bardzo fajny call ze strony Zeusa, ten smoke na zajęcie. Wiedział, że Olof Meister tam się wypstrykał z kul, że można go atakować. Podjechali na niego, wjechali tego respa, tam bardzo ważny frag Moa, no i w tej sytuacji już teraz by daje radę. Gdyby flusza fragowo chociaż raz, to jestem pewny, że Szwedzi by tę rundę wygrali, ale przez to nie udało się, no i znakomita runda Hobbita na zakończenie rundy numer 24. Teraz przenosimy się do rundy numer 25, gdzie bo... Jeżeli teraz polegnie, to ma być. Wtedy Fnatic będzie miał doskonałą okazję, żeby to spotkanie wygrać. Wcześniej mieli 3 punkty meczowe na trainie, wykorzystali dopiero trzeci. A teraz zobaczmy, co tu się wydarzy, bo szykują się terroryści do przejęcia. Akaczem, no na razie, przepraszam, z Kajsewerem oczywiście, zakaczem Adren. A jeszcze... Nie wiem, co się dzieje, naprawdę. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Chyba każdy cały jest tutaj jakoś nagradzany. Może to się był pokazywany na ekranach. A Snax przyszedł do nas. To dlatego. Snax jest fotografem. Ale wróćmy do gry. Zeus, jako pierwszy, zalicza się z Denisa. Teraz będzie szansa dla Fusy JW w sprawie. Czy mają wygrać z rundę w to jest bardzo prawdopodobne. Jeszcze JW poszedł kolegę z drugiego wyczyna podkładania mowy, ale to, że trzymana JW Polska, Moe. To teraz to prawie dopiero zaczynają się zwracać, ale będzie bardzo ciężko, bo Moe zaledwie 2 punkty życia. Na blisko będzie Olof, jeszcze nieudane przez niego strzały, Moe musi wycofywać. To jest bardzo podatny Krims teraz z fragiem. No i ta tą rundę, jeżeli uda się wygrać, to będzie wielka szansa dla Fusy, żeby jeszcze walczyć do dla niego i jest odpowiedź od Denisa. Będzie szansa dla Fnatic. Troszkę przekombinowało Gambit w tej rundzie. Oj, taką rundę ugrywa Fnatic. To jest stare Fnatic, które właśnie takie rundy wygrywały im mecze. Nieprawdopodobna historia, że tutaj na samych CZ-kach udało się taką rundę ugrać. Tym razem Gambit nie dał rady. Nie mają więcej przerw taktycznych, mam powiedzieć Inferno. I teraz muszą postanowić, czy grać full, czy ryzykować. Grać. Będzie full, będzie forceby po stronie terrorystów, chociaż brakuje tych hakaczów z pewnością. Win or lose. Dosia na pewno nakacza pieniądze, ma Hobbit, czy ewentualnie też, chociaż bez granatów. Ale tu Fnatic wygrywa bardzo ważną rundę, chociaż wciąż tych pieniędzy za dużo nie ma. Tutaj muszą uważać, bo jedna strata może oznaczać koniec ich na tym turnieju. Z nożem na gardę teraz Fnatic. Gambit Gaming oczywiście tej mapy wygrać nie musi. Nie musi wygrać tej rundy, nie musi wygrać następnej. Ale na pewno chcieliby to zakończyć wynikiem 2-0. Fnatic na mapie Overpass, może być bardzo ciężko. Zatem tutaj na Inferno Gambit walczy dalej. I wejście na banan, tym razem 3 zawodników na blisko JW, jeszcze serio z Auto. A to pobity jest Hobbit Adren. Także ta seria od JW nie jest zła, zaliczka zaliczona. No i zobaczmy, co teraz wymyślą zawodnicy Gambit. Jak poprowadzi swój zespół Zeus. Znowu chyba na Bombsite B, tam gdzie przed momentem rundę przegrali. Ale tym razem będzie szansa, tutaj ustawiony JW wraz z Lufem. Jeden z nich ma UMP45, tylko jedna córka. No przynajmniej na tym Bombsite, czyli jedna z tych dwóch broni. Smoki są, ale... Nie, to był Gabi. Smoke plus flash. Też nie ma jakiegoś wielkiego mocy ten jeden grałem dymny i czekają, ale chyba już zdradzili swoje zamiary zawodnicy Teodoro. Jest tutaj jakiegoś boosta, ale tam to tak nie będzie. Teraz wyjdzie Hobbit, tak? Smoke'a i Hobbit spadnie na JW. Za 0 jeszcze plusa walczy w Bombsite. Ten powstrzymuje Adrena, ale Olof krótko tutaj musi się pojawić ze swoją mapą Moe z kolejnym flagiem. Derek na 3, teraz korzyść dla Gambit Gaming. I jeszcze Hobbit, dużo krzyżą, ale tutaj Olof Meister z USP. Nieprawdopodobny Olof Meister wyleciał na przeciwnika, chociaż Hobbit i tak tego najważniejszego entry flaga zrobił. 3 na 3 odbijają antyterroryści, 1 defuse tylko u Olofa. Trzeba tu atakować, trzeba odbijać, chociaż daleko jeszcze jest Krims. Wybuchu bomby jednak 30 sekund.
Terroryści po prostu czekają na bananie. Moł schowany za wnęką. Coraz bliżej Denis sprawdził na blisko, czy ktoś się nie czai. Moł nie wychyla, chociaż spodziewa się tego. Denis wie, gdzie może być ustawiony zawodnik terrorysty. Coraz mniej czasu. Będziemy się obronić, może zawodnik terrorysty. No i to jest po rundzie. Moł dokończył. Wychylił w dobrym momencie. Lofmeister chciał obronić bombę w smoku, ale nic z tego. Runda dla Gambit Gaming na 14-12. A zespół Fnatic znowu bez pieniędzy. Znowu z nożem na gardle, ale jeszcze mieli przerwę taktyczną. Muszą teraz ryzykować chyba, bo ten mecz dla nich powoli się kończy. Na razie jednak przerwa taktyczna i myślą, czy grać, czy nie grać. Widzieliśmy, jak skupili się na Mołu grać ACT. Wiedzieli, że on tam będzie. Zobaczyli, jak jest podłużona bomba. Wiedzieli, że on będzie miał idealny kąt, żeby przeciwdziałać temu rozbrajaniu. I właśnie to wykorzystał Dosia. To był ten moment, kiedy Queens i Denis chcieli tylko jednego. Chcieli tylko zabić Mołu. No jednak Dosia pojawił się w idealnym miejscu, w idealnym czasie. No i Mołu w zasadzie do chwili na koniec. Na fragę na Olofie się przyłączył. No i zachowana też AWP z tej rundy. Za chwilkę zobaczymy, jakie decyzje podejmie drużyna Fnatic. U nich na razie bez żadnych zakupów, ale już jest force, już jest ryzyko podjęte. Był Dosia na chwilę na ekranie, to właśnie dlatego tutaj rozległ się brawa. No i antyterroryści faktycznie będą forsować. Skoro udało się raz, to może uda się po raz kolejny. Żadnego PM-a, żadnej M4-ki absolutnie po stronie Fnatic. Tych pieniędzy mieli tak mało, że tutaj muszą grać na resztkę. No i zobaczmy, co zrobią terroryści. Udało się wygrać taką ważną rundę. Ale zgrana, co to było? Zobaczmy. Połowa HP na końcu Adrena, Hobita i Zeusa. Chyba jakieś dwa granaty zostały zanieczyszczone, no bo jeden taki mocny, no ale możliwe. Dosia, na blisko teraz podjęta bez zakrzyń, że miejsce jeden zaraz. Poczekają teraz terroryści, zyskują same Pragi. No jeżeli teraz uda się wygrać rundę, to nie będzie łatwiejszej drogi po 16 punkt dla Gambit. Tylko jeden zawodnik na bombsite, a tu jest Denis. On przecież musi tutaj się bronić, sam nie ma szans w tej sytuacji. Zeus podjeżdża z tekiem, no i tutaj tylko JW i Flusza. A nie ma sensu chyba zachowywać broni, lepiej powalczyć chociaż o jakieś karabiny. Może nie to by się udało. Jest snajperka Moła, trzy akacze, są poobijani terroryści, więc to jest najlepsza możliwa opcja dla ekipy Fnatic. Podnieść chociaż dwa karabiny, żeby z nimi walczyć w tej ostatniej rundzie. Znowu trzy punkty meczowe będzie miało Gambit Gaming, dokładnie tak jak było na mapie The Train. No i tu ucieka Flusza, więc zachowuje broń. Nawet nie będzie walczył o karabiny, a może po prostu biegnie, żeby pójść z drugiej strony. Tak się zastanawiam, niby kibicowałem Fnatic, ale teraz otwiera do mnie zwycięstwo obu drużyn. Nieważne, kto wygra, i tak będę się cieszył. Gambit, bo to jest świeża siła, bo zasługują na to, co zrobili. Przede wszystkim Zeus, wydaje mi się, że zasługuje na taki powrót. A po drugiej stronie, no Fnatic, legendarny. Absolutnie, w CSGO i eSport jest pełen takich niesamowitych historii właśnie, kiedy wyrzucali Zeusa z Navi. Wydawało się, że no to może być koniec jego kariery, Załamka, bo faktycznie wielu ludzi mówiło na scenie, że jest najsłabszy. Mówili, żeby kiknąć Zeusa, ale to byli ludzie, którzy się zupełnie nie znali na CSGO, nie wiedzieli tak naprawdę, jaki może być wpływ jeden zawodnik na całą drużynę. Co z tego, że nie będzie zdobyło 30 fragów na mecz, bo... Teraz ma 21 stronie. Oczywiście, chociaż no, ewidentnie, no Simple potrafi czarować bardziej, potrafi robić rzeczy magiczne. Zeus, no to jest, tak jak powiedziałem, gość od czarnej roboty, ale jednocześnie gość, który nie sobie się wpływa na drużynę, który motywuje swój skład, bo zdobycie na bomb serbetu, ginie Zeus. On to wyjeżdża jego pierwszy, ale Flusza jest bardzo wyrzucony na środku, ginie Denis, no i to jest 4-4. Ale Flusza, pamiętajmy, obity na bombsite B, rotacja jednak zespołu CT, ryzykują. Stawiają wszystko na jedną kartę, ale Zeus teraz może skupić się tylko i wyłącznie na prowadzeniu. Jak Jose Mourinho przy linii bocznej, tak teraz Zeus przy swoich kompanach, przy ich komputerach, patrzy, co się dzieje, analizuje na bieżąco to i daje znać kolegom. No właśnie, daje znać kolegom, wejdźcie na bombsite B, tam na pewno poszła rotacja. I tu już przygotowany ten gwiazd, jeszcze smoke na banan, żeby odciąć troszeczkę terrorystów, ale ci nie będą się tym smokiem przejmowani, oni przez tego smoka będą wyjeżdżać. Dużo tylko schowany na ogródku w tym momencie, ale terroryści już na bombsite B są. 15-12, za chwilę bomba zostanie podłożona na 55 sekund przed końcem. Sprawdzę jeszcze każdą miejscówkę, ale terroryści zbierają się, przygotowani do odbicia. Bo ma plantowana przez Dosię, no i jak nie teraz, to kiedy? Olof odnaleziony na plecach, już wiedzą, że tam znajduje się i mało wykorzystuje tą informację. JW, Krims, Flusza, no Flusza prawie już nie widać w tej rundzie, bo nie ma się tego, ale teraz nie trafią jeszcze od Mołu, jeszcze jedna walka, bo jest podjęta, nietrafiony, kolejny strzał, ale coś tego, bo jest coraz mniej. Trzeci strzał, Mołu, co ty robisz? Krims, teraz ten moment. Będzie miał możliwość uratowania, ale Dosia, więc tutaj jest JW i pozostaje dwóch na dwóch. Jeszcze Flusza tego nie robi, Krims samotnie, za chwilkę zostanie zauważony. Tutaj już robimy się z Dosia i Adrem! Brawo Gambit! Mają półfinał!
16 do 12, więc tym razem już ten pierwszy punkt meczowy wykorzystuje drużyna Gambit Gaming, rewanżując się tym samym za ćwierćfinał Majora w Atlancie. Wtedy ulegli Fnatic 1 do 2, ale teraz to oni byli drużyną lepszą i na swojej mapie, i na mapie przeciwnika absolutnie zasługiwali na zwycięstwo. Wszystkie pistoletówki na Fnatic wygrane to absolutnie zasługuje na wielkie oklaski, na wielki szacunek, bo wygrać 4 pistoletówki w jednym meczu na Fnatic to jest niada sztuka. W ogóle nawet nie chodzi o to, na wiele drużyn to byłoby już ciężkie do zrobienia. A oni na jedną z najlepszych w ogóle, naprawdę, naprawdę jestem pod wrażeniem. No i tutaj też jest rewanż za tego Dreamcracka Open, kiedy na tych samych mapach, dwie te same mapy, Inferno i Train, wygrało Fnatic 2 do 0, wtedy 17 do 19 dla Fnatic na Inferno, później na Trainie 16-12, no i tutaj chyba też było 16-12, tylko w tę drugą stronę.